Jakie były następstwa odejścia pierwszego człowieka od Boga? Wskutek buntu przeciwko Bogu, pierwszy człowiek utracił dar, który można nazwać sprawiedliwością pierwotną, albo inaczej życiem Bożym. Utracił dar jedności z Bogiem, dar przyjaźni z Bogiem. Utracił dar zwany przez teologię łaską uświęcającą. Utracił zatem bliskość Boga. Chodzi o bliskość wewnętrzną, o zjednoczenie ze swoim Panem i Stwórcą. Utracił zatem dar, który zapewniał mu zbawienie wieczne. Pierwszy człowiek znalazł się w stanie grzechu, czyli w stanie oddalenia od Boga. Człowiek stracił miłość do Boga i zamknął się w swoim egoizmie, w swoim zapatrzeniu w siebie samego. W człowieku pojawiła się niewola zła, pojawiło się pewne rozdarcie. Na czym to rozdarcie polega? Otóż człowiek czasem pragnie dobra, a nie umie go wykonać. Widzi, co jest dobre, a jednak wybiera to, co grzeszne, a przyjemniejsze. Człowiek stał się skłonny, jak mówimy, do złego. A zatem pierwszy człowiek, wskutek odejścia od Boga, utracił dar wewnętrznej harmonii, dar wewnętrznego ładu i porządku. Zrywając przyjaźń z Bogiem, oddalając się od Boga, pierwszy człowiek utracił dar nieśmiertelności. Ciało bowiem człowieka, które mogło być uformowane przez poprzedzający proces ewolucji, jest ciałem, które rozpada się. Jest przecież złożone z części i podlega procesowi starzenia się. I tylko bliskość Boga, działanie Boże, mogło człowieka uchronić od śmierci, ponieważ jednak człowiek zerwał jedność z Bogiem, oddalił się od Niego, tym samym odszedł od Tego, który mógł go uchronić od tej śmierci, jaką znamy obecnie. Odejście od Boga było wyzwoleniem się z tej mocy Bożej, która mogła uchronić człowieka od rozpadu fizycznego, jaki teraz widzimy. Pismo Święte wylicza konsekwencje grzechu i mówi również o cierpieniu. Odejście od Boga, który mógł powstrzymać i uchronić człowieka od cierpienia, spowodowało, że człowiek znalazł się w takim stanie, że podlega cierpieniu. A zatem pierwszy człowiek, buntując się przeciwko Bogu, utracił dar życia Bożego i dar przyjaźni z Bogiem. Czyli utracił sprawiedliwość wewnętrzną. Utracił jeszcze wewnętrzną harmonię, stał się skłonny do złego. W człowieku pojawił się silny egoizm. Oddalenie się od Boga spowodowało, że w życiu pierwszego człowieka pojawiło się widmo śmierci oraz cierpienia. Wszystkie te fatalne skutki odejścia od Boga obrazowo opisuje scena wygnania człowieka z raju. Oczywiście i tego opisu nie można tłumaczyć dosłownie, jak gdyby człowiek musiał opuścić miejsce, w którym poprzednio przebywał. Opis opuszczenia raju przez pierwszego człowieka oznacza, że znalazł się on w stanie oddalenia od Boga, bo w raju był Bóg, tam się przechadzał, a opuszczając raj, pierwsi rodzice znaleźli się w sytuacji oddalenia od Boga. Chodzi oczywiście o oddalenie wewnętrzne, o oddalenie pojęte jako bunt przeciwko Bogu, jako nieprzyjaźń, jako brak miłości, jako trwanie w grzechu i egoizmie. Wygnanie z raju oznacza, że pierwsi rodzice utracili harmonię wewnętrzną. To opuszczenie ogrodu rajskiego oznacza, że pierwszy człowiek utracił dar nieśmiertelności, bo nie mógł już zrywać owoców z drzewa życia. I wreszcie scena wypędzenia z raju znaczy, że człowiek znalazł się w nowej sytuacji, że w życiu człowieka pojawiło się cierpienie. Symbolicznie jest to przedstawione jako opuszczenie miejsca, w którym człowiekowi było dobrze,